Dziedzictwo odcinek 252, Belgin wpada w ręce Yamana. Wyznaje, że została zatrudniona przez Iqbal. Odcinek 252 streszczenie, Iqbal odbiera telefon od nieznanego numeru. Halo, Belgin? Mówi do słuchawki. Po drugiej stronie słyszy jednak głos swojej siostry, to nie Belgin, tylko Zuhal. Siostra, o której zapomniałaś i którą wyrzuciłaś ze swojego życia jak zużytą szmatę. Czy Belgin to twoja nowa wspólniczka? A może powinnam była powiedzieć marionetka? Wstydź się, dlaczego nie dzielisz się swoimi planami z siostrą? Ranisz mnie. Próbowałaś sparaliżować Zeyer i o niczym mi nie powiedziałaś. Co ty mówisz? Skąd to wiesz? W głosie Iqbal słychać zaskoczenie. Yaman był tutaj. Myśli, że to ja za tym stoję. Dzięki tobie zobaczyłam jego twarz. Chciałam mu powiedzieć prawdę o tobie, ale niestety nie mam w sobie tyle trucizny co ty, moja wszechwiedząca i najmądrzejsza siostro. Yaman przyszedł do ciebie? Co ci powiedział? Więc znowu schrzaniłeś robotę? Ja już dawno stałam się liderką w celi, podczas gdy ty nadal jesteś nikim w domu. Jeśli skończyłaś, rozłączam się, Zuhal. Możesz się rozłączyć, ale musisz wiedzieć, że to kwestia czasu, zanim Yaman cię zdemaskuje. Jest bardzo zdeterminowany. Niech to będzie moja ostatnia przysługa dla ciebie. Iqbal rozłącza się i rzuca telefonem o łóżko. Yaman wraca do rezydencji. Jest szczęśliwy, widząc Zeyer, spacerującą po ogrodzie bez wsparcia kul. Ali oznajmia Ibrahimowi, że wie, że Kara pomaga mu w pracach domowych. Ibo prosi go, by nie mówił nic cioci Sultan. Komisarz zgadza się, jednak zaznacza, że od teraz musi radzić sobie sam we wszelkich pracach domowych. Yaman wyznaje żonie, że ktoś celowo chciał ją skrzywdzić. Ktoś chciał cię skrzywdzić, wykorzystując Belgin, oznajmia. Zastrzyki, które ci podawała, wywoływały paraliż. Gdyby nadal to robiła, mogłabyś więcej nie stanąć na nogi. To przerażające, mówi wstrząśnięta Zeyer. Byłem przy tobie, ale nie mogłem cię ochronić, wyrzuca sobie Yaman. Nie zobaczyłem tego ani nie zrozumiałem. Ale ktokolwiek chciał cię skrzywdzić, znajdę go i ukarzę własnymi rękami. Nie obwiniaj siebie, nikt z nas nie mógł tego odkryć. Myślę o kimś, ale to nie ona. Poszedłem do więzienia i rozmawiałem z nią. Zrozumiałbym, gdyby za tym stała. Ktokolwiek to zrobił, dowiem się. Nigdy więcej nie stanie ci się krzywda, obiecuję. Kamera robi zbliżenie na piętro, gdzie przy barierce stoi Iqbal, skąd obserwuje rozmawiających w salonie małżonków. Niech to szlak, szepcze. Jestem skończona. Neśli ją przychodzi na komisariat i robi niespodziankę Firatowi.
Ibrahim zaprasza przyjaciół na kolację, by uczcić jego sukces w postawionym przez sultan wyzwaniu. Iqbal odbiera telefon od Belgin. Gdzie jesteś, do diabła? Pyta. Dlaczego nie dałaś mi znać? Masz pojęcie, w jakim jestem stanie? Masz rację, ale nie miałam czasu do stracenia, tłumaczy rehabilitantka. Pan Yaman wszystko zrozumiał i musiałam jak najszybciej wyjechać. Co zamierzasz teraz zrobić? Yaman szuka cię wszędzie. Może cię znaleźć w każdej chwili. Nie panikuj. Wyjeżdżam za granicę, wszystko już załatwiłam. Za kilka godzin nie będzie mnie w kraju. W porządku. Bądź bardzo ostrożna. Iqbal rozłącza się, siada na łóżku i oddycha z wielką ulgą. Akcja przeskakuje do wieczora. Belgin jest w porcie. Gdy ma już wejść na pokład statku, którym wyjedzie za granicę, nagle pojawia się przed nią Nedim. Fizjoterapeutka odwraca się i bierze nogi za pas, ale wtedy na jej drodze staje Yaman. Adalet w ubraniach Neslią znajduje pierścionek zaręczynowy. Jest przekonana, że jej siostrzenica zaręczyła się z Borą. W celu potwierdzenia swoich podejrzeń dzwoni do najbliższej przyjaciółki dziewczyny. Ta informuje ją jednak, że Neslią jest zaręczona z Firatem. Przyparta do muru Belgin wyznaje Yamanowi, że została wynajęta przez Iqbal. Dziedzictwo odcinek 253. Neslią zaręczyła się z Fratem, Ibrahim słucha czarnej, dzięki czemu dobrze na tym wychodzi. Z kolei Yaman nie może wybaczyć Iqbal. Czy postanowi ją ukarać? Dziedzictwo odcinek 253. Streszczenie, dzięki radom czarnej kolacja Ibrahima wypada wspaniale. Wspólne działanie bardzo zbliża ich do siebie. Yaman nie może uwierzyć, że to Iqbal ich zdradziła. Opętany wściekłością robi Iqbal awanturę, jednak w obawie o Ziję i o to, jak ta sytuacja może na niego wpłynąć, postanawia ukryć przed domownikami zdradę szwagierki, tylko Zeyr poznaje prawdę. Rządy Zuhal dobiegają końca. Dzięki znajomościom Melahad doprowadza do przeniesienia dotychczasowych współwięźniarek i zastąpienia ich swoimi poplecznicami. Adale ma pretensje do Neslią, że ta w tajemnicy przed nią zaręczyła się z Fratem. Dziewczyna jest przyparta do muru i nie wie, jak odkręcić całą sytuację, kiedy i gdzie oglądać 253. Odcinek dziedzictwa, 253 odcinek dziedzictwa będzie można obejrzeć w środę 10 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.